Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony KPPP i dzisiaj moi drodzy porozmawiamy sobie o bardzo ciekawej tajemnicy Minecrafta, jak widzicie po tytule i po miniaturce. Także jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałbym cię prosić o zostawienie łapki w górę oraz jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to oczywiście zasubskrybuj kanał, tam na dole w czerwony przycisk, tak jak masz teraz na ekranie. No i co, i my lecimy moi drodzy chyba z filmikiem. Oczywiście jeszcze chciałbym was przeprosić za moją nieaktywność ostatnio na YouTubie. No, teraz postaram się być coraz częściej na tej platformie, także widzimy się już, myślę, z sporą aktywnością, a ja nie przedłużam, słuchajcie, i lecimy z odcinkiem. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest ciekawostce związanej z Minecraftem. Kilka miesięcy temu youtuber Salsi, nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, opublikował na swoim Twitterze, że ma zamiar znaleźć z ikonki teksturpaka podstawowego Minecrafta górę, która na niej się znajduje. I tak właśnie rozpoczęła się cała historia, moi drodzy. Chciał znaleźć górę, którą widzicie teraz na ekranie w tle. Zaraz opowiem wam całą historię po kolei, ile ludzi w to było zaangażowanych i jak to wszystko wyglądało, ponieważ to myślę jest bardzo ciekawe. A więc moi drodzy, tak jak wcześniej wspomniałem, poszukiwania Seeda, w którym znajduje się cała góra, rozpoczął youtuber Salsi. Na początku roku opublikował on filmik, w którym opowiada historię grafiki pojawiającej się właśnie w tym tekstypaku. Udało mu się ustalić, w jakiej wersji gry powstał świat, na którym znajduje się ta góra oto. Jednak to jedyne, czego udało mu się on dowiedzieć tak naprawdę, więc wielokrotnie trafił na ślepe zaułki i chciał porzucić projekt po prostu. Postanowił jednak nagrać wideo i zaprosić innych fanów do współpracy przy pomocy znalezienia tej góry. I tak naprawdę dzięki tym fanom udało się to wszystko znaleźć. Bardzo ciekawą sytuacją, która wydarzyła się w czerwcu tego roku, jest to, że Notch, twórca Minecrafta, zainteresował się całym projektem i dołączył do kanału na Discordzie poświęconego właśnie poszukiwaniom tej niesamowitej góry, lecz niestety on tak naprawdę nic nie wiedział i nie potrafi odpowiedzieć na trafiające społeczność pytania. A gdy już jesteśmy w temacie Discorda, zapraszam cię bardzo serdecznie na mojego Discorda Brygada KPPP. Link do niego masz w opisie, także wbijaj, tam możesz poznać fajnych ludzi, pograć się razem w Minecrafta, Fortnite'a i inne gierki. Także serdecznie zapraszam. Wracając do historii, analizie poddano nawet ułożenie chmur i kierunek wody, które są w Minecrafcie. Tylko po to, by ustalić przybliżoną lokalizację wzgórza. To wszystko zrobili gracze, których zaprosił do współpracy z Salsi. Następnym krokiem było stworzenie repliki obrazu w grze. Okazało się to jednak niemożliwe, ponieważ grafika została wykonana w bardzo niskiej rozdzielczości. W związku z tym konieczna była pomoc sztucznej inteligencji. Stworzyła ona ponad 1,7 miliona screenshotów i poprawiła jakość oryginalnego obrazka. W ten sposób budowniczy mogli dopracować replikę. Kolejnymi pracami, które czekały ludzi, widzów oraz samego Salsiego, było znalezienie Seeda. Do tego przyczyniło się wiele programistów, nie będę wam opowiadał, jak to działało, bo sam w sumie dokładnie nie wiem, dlatego wiem jedynie, że programiści działali przez kilka miesięcy, żeby znaleźć Seed. Nie wiem, jak to się stało, ale mamy Seed i mamy wersję właśnie teraz na ekranie. Ja osobiście byłem bardzo ciekawy, czy to faktycznie działa, dlatego uruchomiłem swojego Minecrafta nawet w wersji 1.2.2, którego widzicie teraz zresztą na ekranie, i udałem się w podane koordynaty na podanym ziarnie. Niestety ja tego nie znalazłem, dlatego nie wiem, co źle zrobiłem, więc jeżeli wy chcecie spróbować, spróbujcie u siebie. I mi się niestety nie udało, nie wiem dlaczego. Jeżeli wy wiecie, co źle zrobiłem, napiszcie w komentarzu. A ja, słuchajcie, się już z wami żegnam. To byłoby na tyle. Siemano!